kochani, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie o marce Versace. Ja sobie tak pomyślałam, że w związku z tym, że już robiłam takie zgromadzenie perfum z danych marek, jest specjalny odcinek Jo Malone, Chanel, chyba zrobiłam też Diora, jeśli nie, to nadrobię. I również były tu zapachy YSL. To pomyślałam, że czas właśnie na supermarkę Versace, którą chyba nigdy nie omawiałam, a oczywiście były zapachy przedstawione w kolekcji moich perfum, do których Was serdecznie zapraszam, jeśli nie obejrzałyście jeszcze wszystkich odcinków. No i powiem Wam, że też znalazłam kilka zapachów znowuż, które nie przedstawiłam w mojej kolekcji perfum, więc będzie jeszcze dokręcony jeden odcinek, taki krótszy, ale będzie. Także serdecznie Was zapraszam do zostania ze mną dzisiaj i koniecznie do obejrzenia odcinka. Będzie poświęcony właśnie marce Versace. Słuchajcie, marce, która jest bardzo kwiatowa, bardzo kobieca, bardzo nietypowa i powiem Wam, bliska mojemu sercu. Ja wszystkie perfumy, które wychodziły z tej marki, bardzo, bardzo lubiłam. Uważam, że one są świetnie skomponowane. Dla mnie bardzo trwałe, ta projekcja jest bardzo ciekawa. No i myślę, że na taką wiosenną porę, jak teraz, kiedy wszystko zaczyna kwitnąć, chociaż pada śnieg i u nas też padał śnieg, fajnie by było przedstawić takie kolekcje tutaj danych domów. Ja już, tak jak mówiłam w intro, był czas na Jo Malone, był czas tutaj na YSL, na Chanel, pora na markę Versace. Ja nie mam za dużo, słuchajcie, zapachów tej marki, ale pokażę Wam dzisiaj takie trzy zapachy, które ja uważam są świetne. Mam nadzieję, że moja kolekcja się też powiększy niedługo, no ale zobaczymy, bo planuję też taki odcinek właśnie zapachów w ciemno. Planuję coś kupić i Wam również przedstawię. Z tej marki Versace perfumy, które mam, największą sentyment darzy właśnie tutaj ten piękny flakon Yellow Diamond, który jest bardzo taki wyrafinowanym zapachem i bardzo glamour. Ja uważam, że kiedy chcecie się właśnie poczuć super i dodać sobie pewności siebie i ubierać takie nuty bardzo kwiatowe, to ten zapach nadaje się świetnie. Słuchajcie, to jest taki super kryształ, on jest konkretny, naprawdę bardzo konkretny, mimo że jest plastikowy, ale dobrze, że nie jest to glas, bo słuchajcie, by był mega, mega ciężki. Ten zapach łączy właśnie nuty takie kwiatowe. Ja pamiętam, że tu jest mimoza, ja tą mimozę uwielbiam. To jest taka bardzo atrakcyjna, bym powiedziała, rozkwitająca mimoza. Ona jest wyraźnie taka zaznaczona. Jest też taki sorbet gruszkowy, słuchajcie. Jest kwiat pomarańczy oczywiście i taka baza właśnie wykończeniowa, piżmowa. Ten zapach, tak sobie czytam, on wydany został w 2011 i jest bardzo zapachem takim, tak jak powiedziałam, pokazującym tą stroną kobiecą i zawsze był jakby polecany, jakby tutaj upierać go właśnie wtedy, kiedy chcemy się poczuć bardzo wyjątkowo, bardzo właśnie zmysłowo, no i tak rozkwitająco. Ja sobie powiem Wam, że dzisiaj się niczym jeszcze nie psikam, a nie, psikam się Chanelem, ale przypomnę sobie ten zapach. Ja do niego uwielbiam, słuchajcie, wracać właśnie na taką rozkwitającą porę, kiedy już widzimy te pączki na drzewach, kiedy widzimy rozkwitające kwiaty, gdyż on jest bardzo dla mnie wiosenny, właśnie taki wybujały, taki... Ja omawiałam go w takich zapachach właśnie złotych, które przynoszą właśnie taką złocistość, taką słoneczność, świetlistość, pozytywną odsłoną wszystkiego. No i kiedy chcemy właśnie być wyjątkowi i tak się poczuć, no super jest ten zapach, naprawdę myślę, że niedługo się do niego na nowo przeniosę i będę sobie go łączyć z Chanelem, który teraz już używam. Następnym zapachem, do którego mam strasznie... O, dostałam komentarz, o której jest Wasz. Bardzo się cieszę. Następnym zapachem, do którego mam straszny sentyment. Słuchajcie, jak pamiętam jeszcze, jak pracowałam właśnie w Polsce, ten zapach jest bardzo długo na rynku, a mianowicie jest 2006 Bourjois.
z 2006. Jest to zapach bardzo kwiatowo-owocowy, bo takie w większości są zapachy Versace. A to jest znowu ta piękna butelka. Słuchajcie, ja nie mam takiej wielkiej butelki, ale mam taki właśnie mega zestawik z tą miniaturą. Tu mam żel pod prysznic i oczywiście body lotion. Ta przepiękna odsłona, znowu kryształ, tym razem bardziej romantyczny, bardziej bym powiedziała świeży, bardziej taki niewinny w porównaniu do tej rozkwitłej mimozy. I znowu za zapachem stoi Alberto Morillas. On jest bardzo takim znanym perfumieriarzem. Jest tutaj oczywiście yuzu, czyli specjalna cytrynka. Ja ją w ogóle lubię. Ją lubię też w Jo Malone, więc nie dziwota, że sięgam po takie zapachy właśnie takie trochę zmrożone z peonią, z lotusem, magnolią. Przepiękna magnolia. Ja uwielbiam w ogóle magnolię też. No i oczywiście jest też piżmo i taki bursztynowy akord. On jest, słuchajcie, mega, mega świeży. Kiedy lubicie takie zapachy, bym powiedziała, z jednej strony niezobowiązujące, ale dające się wyczuć i bardzo romantyczne, ten zapach jest wspaniały. Popróbuję sobie, słuchajcie, go tu wyjąć z tej super tego super kofretu. Tak, to jest mega. On jest taki cytrusowy, słuchajcie, jest wyraźnie ten. Ta cytrynka gdzieś zaznaczona, ona daje taką niesamowitą świeżość, taką zmrożoną, ja bym powiedziała, takie właśnie slasha, taki zmrożony napój, ale gdzieś tam rozmiewa zaraz właśnie ta peonia i ten lotus i jest bardzo świeży, bardzo właśnie taki wymiar cytrusowy, ale mega kobiecy, właśnie niewinny i super na taką budzącą się wiosnę albo na takie dni, kiedy są bardzo gorące, no i chcemy mieć odrobinkę takiej niewinności na sobie. Ja Wam powiem, że ja bardzo lubię te wyszukane flakony tej marki Versace, gdyż one są pełne takiego przepychu. To jest właśnie ten przepych, to jest ta meduza, jej główny emblemat. No ja wiem, że tam był taki zapach, słuchajcie, teraz sobie próbuję odtworzyć w takim flakonie wysokim, nie wiem, on się chyba nazywał Woman, po prostu pierwszy zapach w Versace, pamiętam, że bardzo go lubiłam, ale wtedy byłam bardzo, bardzo młodą dziewczyną, on był bardzo popularny i jeszcze w miarę nie taki drogi, bo teraz te zapachy Versace są na promocji, więc one też możecie dostać je w super cenie. Nowym zapachem tutaj, który ja Wam przedstawiałam chyba rok temu, ja się przymierzam jeszcze do, słuchajcie, tego zapachu Dylan, a nie Turkus, czy jak to tam się czyta. Muszę się w końcu nauczyć po francusku. Jest to, słuchajcie, zapach, który jest taką słoneczną, ale też taką morską bryzą i otulającą właśnie skórę, ale jest, słuchajcie, bardzo zmrożony, bardzo jest ta projekcja, bardzo taka świeża, cytrusowa, bym powiedziała, że nawet taki unisex trochę. Nadawałby się też dla mężczyzny. Ta butelka ma przypominać tą mitologiczną amforę, czyli taką jakby powiązaną z mitologią właśnie wazę. I tak sobie myślę, że tak, no to jest takie nawiązanie do tej greckiej mitologii, greckiej w ogóle kultury, może nie mitologii, ale mitologii też, bo no meduza wiadomo łączy się tu z mitologią. To jest zapach taki, już sobie szukam tutaj nutek, słuchajcie, ale wiele osób właśnie czyta, że przypomina im takie dni bardzo słoneczne, kiedy właśnie jesteście może na wakacjach, gdzieś wyjechaliście, jest bardzo gorąco, słonecznie, gdzieś tam się opalacie, czy po prostu jesteście na plaży, no i chcecie się otulić właśnie takim świeżakiem, jakim jest ten zapach. Bo to jest właśnie taka odświeżająca bryza. Bardzo podoba mi się ta butelka. Mam ochotę, tak jak mówię, na tą granatową wersję tego Dylana. I sobie tak patrzę, co jest tu w głównym składzie. Czyli takie nuty trochę drzewne. Ja ich nie czuję, ale na pewno jest właśnie ta gdzieś skórka lemonka i ta skórka pomarańczy. Bo jest to niezwykły świeżak, właśnie taki chłodny, taki, bym powiedziała, ocucający i chłodny bardzo zapach, który, no, sama ta butelka taka niebieska daje nam od razu jakąś projekcję taką, że wiemy, że będzie to zapach taki bardzo właśnie świeży, cytrusowy, orzeźwiający, taki bryzowy, morski, no i on taki jest.
Jestem ciekawa właśnie, co Wy o nim sądzicie. Ja spotkałam się z takim feedbackiem, że on jest takim głównym właśnie zapachem otwierającym dzień, zwłaszcza gdzie żyjemy w takim bardzo, bym powiedziała, gorącym klimacie. Ja bym się zgodziła. On jest świetny, tak jak dla mnie, jakbym miała go wybrać właśnie na lato, takie gorące lato, kiedy chcę się czucić i nie być przytłoczony zapachem, bo on taki nie jest, on nie przytłacza, a daje właśnie mega taką świeżość. No i ja bym się upierała, że jest to zapach na pewno dla niego i dla niej, ale powiedzcie mi, co Wy o tym myślicie. Słuchajcie, na dzisiaj będzie to wszystko, tylko te trzy zapachy z warsztatu mam, ale ja mam ochotę, słuchajcie, dokupić, tak jak powiedziałam, tego granatowego Dylana. No i być może jeszcze jakąś inną odsłonę. Ja pamiętam, Versace też wydał dla niej i dla niego, była to czerwona i niebieska buteleczka jeans. Pamiętacie ten zapach? Pamiętam, że był bardzo popularny. Ja być może jak go gdzieś tam dorwię, to sobie jeszcze dokupię. Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu i że dzisiaj zajrzałyście do mnie. Bardzo bym Was prosiła o też szerowanie moich filmów, jeśli Wam się podobają. Podzielcie się też z innymi, jeśli lubią taką tematykę. Zapraszam oczywiście do lajkowania, dla wszystkich komentarzy bardzo dziękuję, ja zawsze odpisuję, także koniecznie zostawiajcie. No i jeśli jeszcze nie polubiłyście mojego kanału, nie zasubskrybowałyście, to oczywiście wciśnijcie ten magiczny guziczek. Do zobaczenia, życzę Wam miłego dnia, zapraszam wkrótce. Pa, pa!